Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy najpierw do Riordiana, ponieważ okazuje się, że można dla niego zrobić malutkie zadanie, a on powinien jeszcze być tutaj przy kapliczce. Także myślę, że możemy z nim porozmawiać do końca. Ja nie chciałam tego robić, ponieważ no, nie miałam zamiaru zostać magiem. Ale chyba warto. Widzę, że go tutaj jakimś cudem nie ma. Natomiast możemy sobie wziąć teraz esencję i spróbować się pomodlić do posągu Adanosa. Adanos, dziękuję ci za modlitwę. Oczyścił twojego ducha. Dobrze. Troszkę szkoda, że Riordiana tutaj nie ma. Troszeczkę się spóźniłam, ponieważ on ma dla nas zadanie, a niestety nie widziałam go przy kapliczce i to jest troszeczkę dziwne. Dobrze, sprawdzimy jeszcze raz, czy na pewno go tam nie ma. Może już faktycznie wrócił i może będziemy mogli kontynuować z nim rozmowę. Cholera wie. Jeżeli nie, no to trudno. Stracimy troszeczkę punktów doświadczenia, ale to nic, wiadomo. Pierwsze jakieś takie rzeczy tak mają. Riordian, gdzie ty jesteś? Bo widzę, że ciebie nie ma nigdzie. Tu jest oczywiście Lokfar. Boję się, że coś zepsułam. Chyba, że Riordian zamiata może w kapliczce. Ale z tego, co widzę, nie. Dobra, nie wiem. Mam nadzieję, że nic nie popsułam i że Riordian wróci na swoje miejsce. Natomiast my, jak pamiętacie, mamy zadanie związane z baranem. I okazuje się, że wystarczy tutaj popytać o tego baranka, aż go znajdziemy. Sami moglibyśmy to zrobić, ale możemy popytać ładnie ludzi tak, jak należy. Tutaj jest na przykład Gabriel. Hey. Nie widziałeś może barana? Tutejszy pasterz jednego zgubił. Spadaj! Okej, tutaj nie dowiemy się niczego. Natomiast jeszcze Paulus, z tego co wiem, można nam coś powiedzieć? Nie widziałeś może barana? Tutejszy pasterz jednego zgubił. Ostatnio widziałem takiego ciemnego barana chodzącego samopas. Dokąd poszedł? Wydaje mi się, że chyba za karczmę. Okej, no tak, no ten pasterz mówił, że lubi jeść śmieci, że nawet jego kluczyk zażar. Także sprawdźmy za karczmą, czy nie ma jakiegoś barana tam z tyłu. I to będzie nasze pierwsze zadanie na dzisiaj oczywiście. Nie wiem co z tą córką, bo dalej nie widziałam nigdzie Ezekiela. Mam nadzieję, że zadanie się też nie zbagowało czy coś. A może ty zwykły farmerze mi... widzisz, że coś... Dobra, przepraszam, nie pomożesz mi. Okej, zakarczmy, tak? No, a tutaj nie widać niczego kompletnie. Może tutaj ludzie gdzieś widzieli, gdzie ten baranek mógł sobie iść? Widzę, że tutaj jest szczur. Moglibyśmy się nim zająć. Parę expa. I troszeczkę mięska też, więc... raczej okej. I widzę, że mogę teraz skórę zdejmować z takiego baranka. Tutaj jest sporo śmieci. Może Rasko, widziałeś barana? Nie widziałeś? Tu jest baranek. Cześć! Witam cię serdecznie, Bruce. Hej! Cześć. Baranie. Chodź ze mną. Okej, mam rozumieć, że Bruce ze mną idzie. Bruce, idziesz ze mną? I idziesz. Ojej, jaki fajny baranek. Mi się bardzo podoba to, że ta gra jest taka, wiecie, dopracowana. W sensie, że faktycznie mamy jakieś małe jagniątka i takie rzeczy. I że widzicie, szczurki też są małe i olbrzymie szczury mamy. To jest, nie powiem, fajne. Idziesz ze mną? Idziesz troszeczkę. Długo ci schodzi na tym, żeby ze mną iść, ale przeżyjemy to. Widziałam w ogóle też, że na ostatnich filmach momentami były ścinki na nagraniu. Nie wiem dlaczego. Okej, tu jest rdeścig jeszcze, możemy go zebrać i tu jest pasterz. Cześć, mam twojego barana. Hej, ty. A, niech mnie, znalazłeś Bruce'a.
Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. O, dziękuję. Mamy gin, nie możemy z nim teraz handlować. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. O, masz przepisy i mięso. Pokrzepiający rosół z resztek. Wiejska jajecznica, pasztet z resztek i prażone owady. Okej, okay, kupię sobie wszystkie te przepisy. Może też mu coś sprzedam. Z tego noża na pewno nie będę korzystać, ponieważ ma krótszy zasięg. Topór niepotrzebny, zaostrzony patyk, broń dwuręczna, noga szkieletu, tutaj jeszcze te bronie. Lagi zostawimy, bo można wytwarzać strzały. W ogóle widzę, że gra się trochę coś zbugowała. Ja chyba nie dostaję hajsu? Tak, nie dostaję teraz pieniędzy. Musimy się wczytać. Wiecie co? Coś przez chwilę się dziwnego stało, jakbym miała Marwina włączonego, przecież nie mam. Ja w ogóle nie używałam Marwina w Gothic 2 jeszcze, tutaj w Kronikach Myrtany ani razu. Więc coś dziwnego się tutaj stało. Ja wolę się wczytać, nie wiem gdzie mam zapis, ale najwyżej wam to wytnę. Okej, moi drodzy, jestem już z powrotem. Tym razem nie sprzedawałam jeszcze kompletnie niczego u tego pasterza, bo widzę, że coś się tutaj z nim wcześniej zbugowało. Możemy spróbować teraz, tylko nie chciałabym już gadać może z Bruce'em, ani z tą owcą. Pasterzu, dziękuję. Pohandlujmy. Jeszcze raz. Te przepisy od ciebie kupuję i ci sprzedaję. Nożyk, topór, zaostrzony patyk, nogę szkieletu, te mieczyki. Lagi zostawimy, strzały zostawiam, bełty też na razie zostawię. Tutaj jakieś mięska, sprawdźmy co tutaj mamy. Srebrna skrzynka, możemy ją otworzyć, co ciekawe. Mamy piłę, wino. Do rozpalenia ogniska, dobrze. Szczotka może zostać, ocet, tak, zostawimy, skóra szczura. Tutaj zostawiamy akurat te rzeczy, wydaje mi się. Statut wsi, tajniki run teleportacyjnych, podstawy kradzieży kieszonkowej. Okej, wiecie co? Musimy sobie przeczytać troszeczkę książek. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. To dobrze. Musimy sobie przeczytać te rzeczy. Może nam wtedy znikną z ekwipunku. Właśnie, ten list adresowany do przyjaciela. Nie przeczytaliśmy tego. Gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Inni kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że sieją takie plotki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie. Ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu drwali możesz dostać się idąc przez rzekę. Przed łukiem skalnym wejdź do wody i po chwili brodzenia będziesz w obozie węglarzy. Skręć w lewo, idź wzdłuż jeziora i zaraz zauważysz las, w którym pracują. Zapomniałam ci o tym powiedzieć, więc zostawiam ten list i pamiętaj, pilnuj amuletu jak oka w głowie. Tak, oczywiście jakby nie ogarnęliśmy tego. Tak, ten opatrunek ziołowy, to już mamy te składniki. Przepisy mamy do przeczytania. Specjalność łowcy. Rozumiem. Trzy smażone mięsa wilka, leśna jagoda, sól, trybka pieprzu. Najpopularniejsza strawa łowców, złożone z ich podstawowych łupów. Odnowa punktów trafień 50. Rozumiem. Mięsne paczuszki. Kapusta, torebka pieprzu, dwa razy dowolne mięso. Kawałki mięsa owinięte w kapustę i duszone na wolnym ogniu w wielkim garze. Odnowa punktów trafień 55. Rozumiem. Pokrzepiający rosół z resztek, dowolne mięso, dowolne warzywo, roślina lecznicza, sól. Parujący wywar z resztek to najlepszy sposób na efektywne wykorzystanie ostatków ze spiżarni. Punktów trafień odnowa 55. Rozumiem. Wiejska jajecznica, jajo, ścierwojada, kiełbasa, sól. Pożywna i szybka jajecznica z kiełbasą to dobry start dnia dla każdego, kto chce nabrać sił już z samego rana. Odnowa punktów trafień 45. Rozumiem. Pasztet z resztek, jajo, ścierwojada, dowolne mięso, dowolne warzywo. Nikt nie chce wiedzieć, z jakich resztek ukręcono pasztet, ale każdy głodny zje go ze smakiem. Odnowa punktów trafień 65. Rozumiem.
prażone owady. Dwa razy owadzie mięso, torebka pieprzu. Chrupkie źródło białka często ratuje przed głodem tych, którym nie poszczęściło się podczas łowów. Odnowa punktów trafień 25. I teraz tak, mamy podstawę alchemii oczywiście. Wiedza magiczna, krąg pierwszy, tom drugi. Tak po prostu możemy się nauczyć kręgu dzięki tej księdze, dobrze. Mapa wyspy, niebezpieczne tereny wokół wioski. Łowcy w służbie miłościwego Sir Ramsaya ostrzegają przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Czy ja to czytałam? Tak. Zarejestrowani handlarze, to też czytaliśmy. I mamy podstawy kradzieży kieszonkowej. Możemy się nauczyć za piątaka. Tajniki run teleportacyjnych, to już czytaliśmy. I statut wsi, też już jest nam znany. Dobra, zostawię na razie te księgi. Ja tymczasem zastanawiam się, gdzie jest Ezekiel, bo to jest dziwne. Tu jeszcze jakiś grzybek rośnie. Widzę cię. Dobra, myślę, co możemy tutaj zrobić. Na pewno mamy baranka już z głowy. Ezekiel mi się gdzieś zawieruszył i to mi się bardzo nie podoba. Tutaj jak przechodziłam, to zauważyłam mały kołczan z bełtów, więc możemy go otworzyć i też możemy otworzyć te mieszki. I to teraz tak. Mały kołczan. Mam lutnię w ogóle, której nie mogę używać. 10 sztuk złota. Mały kołczan bełtów i srebrna skrzynka. Amulet ze srebrnej skrzynki. Amulet, tak? Amulet ze srebrnej skrzynki. Znalazłem go w srebrnej skrzynce na ścieżce do węglarzy. Premia do maksymalnych punktów trafień 10, czyli 10 do życia. Okej, fajnie. Wiecie co? Może zjedzmy coś na szybko. Smażone mięso owcy na przykład sporo przywraca. Mamy też ten szaszłyczek. Dobra. Zróbmy sobie F5 i teraz się zastanawiam, gdzie ten Ezekiel mi zginął, nie? Poszedł gdzieś, cholera wie gdzie. No i kurde. Wiecie co, do tych drwali w takim razie moglibyśmy pójść tą rzeką. Tak jak ostatnio żeśmy próbowali. Jeszcze tylko poszukam tego gościa, bo to jest niemożliwe po prostu. Że jego tutaj w ogóle nie ma. Pokaż. Co mogę u ciebie tutaj jeszcze zrobić? O, ty też masz przepisy. Chleb na piwie, zupa korzenna z kapustą, flaczki, marynowana rzepa, wiejska jajecznica, poznany, okej. Okay. Czyli mamy napisane, które znamy, a które nie. Chleb na piwie, mocne piwo, ziele lecznicze, worek mąki, sól. Wybieg wymyślony przez zaradnego karczmarza, który resztki niedopitego piwa zużywał do produkcji ciasta chlebowego. No, punktów trafi 70. Rozumiem. Zupa korzenna z kapustą, marchewka, pietruszka, dwa razy kapusta, torebka pieprzu, sól, pożywna zupa o ziołowym zapachu, w środku pływają kawałki kapusty. Odnowa many 15, odnowa punktów trafi 55. Rozumiem. Flaczki z mięsa kopacza, trzy razy mięso kopacza, pietruszka, sól, torebka pieprzu, zupa grzybowa imitująca mięsne flaczki mimo pochodzenia z kuchni biedoty cieszy się sławą także wśród zamożnych smakoszy. Odnowa punktów trafień 65, odnowa many 5. Rozumiem. Marynowana rzepa, trzy rzepy, miód, sól, ocet. Prosty, warzywny dodatek, często zajadany w towarzystwie potraw mięsnych. A przez biedniejsze sfery w towarzystwie czerstwego chleba. Odnowa punktów trafień 50, odnowa many 5. Dobra, tutaj mamy w takim razie sprawę załatwioną. Mi się wydaje, że Ezekiel to mógł gdzieś iść, wiecie? Ale tak, my idziemy chyba w stronę tych drwali, wiecie? Bo skoro można się tam dostać, to chodźmy tam. Szczególnie, że w tamtych terenach nie jest jakoś bardzo niebezpiecznie. Tak w sumie. Jest całkiem właśnie okej. Zresztą my musimy troszeczkę sobie jeszcze powbijać jakichś punktów i takich rzeczy. Tutaj siedzi oczywiście Folkart i Rolf. Natomiast my właśnie udamy się do innego miejsca. Pójdziemy sobie tam właśnie w głąb, tam gdzie ten most. Tutaj w ogóle nad nami są ścierwojady. Jak wygląda mapa jeszcze raz? My idziemy w stronę obozu drwali.
Dziesiątka. Mgliste moczary są obok i kopalnia królewska. W sumie do klasztoru też jest niedaleko. No nie wiem. Tutaj jest do wyspy do wieży sygnałowej, a tam cholera wie gdzie. Tam jeszcze nie idziemy. W ogóle też podoba mi się to, że mniej więcej tereny, gdzie jest niebezpiecznie, mamy wytyczone przez przeciwników, przynajmniej na aktualnym etapie gry. I to jest bardzo przyjemna sprawa, bo właśnie dzięki temu dobrze wiemy, gdzie możemy iść, a gdzie nie. Co prawda, tutaj jest trochę niebezpiecznie w stronę tego obozu drwali, ale nie jest aż tak źle. Bo jednak tutaj były gobliny jakieś, parę... chyba uchodźców? To byli uchodźcy? O, witam! Mój goblin się zrespił, który mi wcześniej spadł. Gdzie mój kryt? Halo? Czemu ten goblin mi tak przyrąbał? To było dziwne, ale cieszę się, że gra mi go oddała, nie? Że nie straciłam expa, bo spadł na dół. Tam w ogóle ciekawe, co jest w tym lasku. Tam chodzą żółwie na dole. Tak, tutaj mamy oczywiście zwłoki. Tam jest na tym przeciwnik, z którym nie chcemy się raczej mierzyć. Zobaczymy, co jest tutaj, jak pójdziemy sobie wodą tędy. Jeżeli zobaczymy zwykłe topielce, to znaczy, że to nie jest miejsce dla nas. To nie jest miejsce dla nas. Tutaj są zębacze, czyli niepotrzebnie tu przyszłam. Okej, czyli wracamy. No z zębaczem raczej nie ma opcji. Wrócimy sobie tędy. Mamy teraz zadanie główne i zastanawiam się, czy fabuły dalej nie popchnąć. Musimy iść wschodnią bramą w stronę tego alchemika, który gdzieś tutaj mieszka sam. Możemy też iść może w stronę klasztoru, ale tam były chyba preriowe ścierwojady z tego, co ja widziałam. To raczej nie są też przeciwnicy dla nas. O, zębacze na pewno nie są. I ten golem też nie. Więc gra mi trochę chyba mówi, żebym tam jednak nie lazła na razie. Natomiast tutaj... leśny ścierwojad. Coś się tutaj na mnie... Oh shit. Dobra, zobaczymy, jak sobie radzę. Ała, jak mi przywali, to coś czuję, że zginę. Szczególnie, że kryt mi coś nie wchodzi, albo właśnie wchodzi mi kryt. Ała. Ała, no, no, no nie, tak to nie będziemy się bawić. No, cofaj się tylko. No, dawaj. No, ale jak mnie dziobnie... Dobra, zrobię F5 w tym miejscu, bo widzę, że będzie krucho. Szczególnie, że nie wiem nawet, gdzie jestem. W sensie, te ścierwojady nie są trudne, to jest tylko ścierwojad, oczywiście. 140 expa było za niego. Natomiast tam chyba też nie powinniśmy chwilowo raczej iść do wieży sygnałowej. Już byliśmy tam. Ale w stronę tej kopalni. Wiecie co, różmy się tam, gdzie gra mnie chce, że tak to się wyrażę. I tak zmarnowaliśmy już sporo czasu dzisiaj. Za, no wiecie, łażę i w sumie nie mogę nic znaleźć. Może Ezekiel czeka przy tej głównej bramie. Wątpię, że poszedł po tą swoją córkę sam. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jeżeli poszedł, to jest skończonym idiotą. Natomiast my musimy coś sobie zjeść. Na przykład te szaszłyki 2. I nie wiem co. I może smażone mięso wilka. I powinno być dobrze. To tak, wyjdziemy tą wschodnią bramą. Tylko jeszcze przejdę się na chwilę tutaj po mieście popatrzeć. Po mieście, po wsi. Zobaczyć, czy ten Ezekiel gdzieś tu jeszcze siedzi. Może on poszedł właśnie bliżej tej innej bramy, tego wyjścia. Tutaj w ogóle Lokwar sobie przyszedł się napić. No dobrze. Tam jest dzielnica oczywiście ta biedniejsza, nic ciekawego. Tutaj Ezekiela nie ma w tym miejscu. No dobrze.
Ale i tak nas interesuje teraz bardziej wschodnia brama. Z tego, co mi się kojarzy. Tak, zresztą może nie mapę, ale zadania by mnie interesowały. Lekarstwo dla Jorna. Muszę wyjść z wioski wschodnią bramą i iść wzdłuż polany. Dobrze. Wschodnia brama to będzie chyba ta. Farmer, to jest Jens. Co słychać? Dasz mi w spokoju pracować, czy mam pójść po wartownika? Okej, myślałam, że skoro ma imię, to może będzie miał jakieś zadanie dla mnie, czy coś. To jest wschodnia brama, czy zachodnia? To jest północna brama. Oh, shit. Dobra, skoro tu jest północ, południe, to tu jest wschód. Wydaje mi się, że tutaj nam gościu powiedział, żebyśmy tędy nie wychodzili. Tak w ogóle, przypadkiem. Felik, wschodnia brama. Te topielce to są wygłodniałe? Młoda polna bestia. Szczerze? Sporo expo tutaj biega, wydaje mi się. I można by było spróbować coś porobić z tymi potworami. Natomiast boję się, że mi sksują tego expa. No bo jednak wiecie. Chodź. Troszeczkę się denerwujesz na mnie z tego, co widzę. Świetnie, kolejny poziom. Z niej niestety nic nie ma. Ten topielczyk. W sumie okolica nie jest najgorsza. No dawaj. Wow, co ty robisz? Całkiem dobry zasięg mam z tą bronią, więc... Dobra. Nic tu nie ma. Z topielca widzę, że też nic nie wezmę. Mogę co najwyżej wziąć chwasty. Ty też jesteś wygłodniały? Tak. Jak najbardziej. Oh shit! Shit, nie! Chcę jednego na razie. Ale się dałam. No ale kurna. Nie lubię tego, że czasami nie da się zadać przeciwnikowi obrażeń. Chodź do mnie, no chodź. O, widzę jakieś zwłoki tam za kamieniem. Dobra. Pan topielec sobie troszkę popływał. A my chodźmy sprawdzić, co znajdziemy w tym miejscu. Mamy zwłoki. Kostur nowicjusza, okruchy magicznej rudy aż 20, czysty pergamin magiczny oraz otwieranie zamków. No my już umiemy też otwierać zamki, natomiast całkiem okej, wiecie, przedmiot. Mamy telekinezę, ziele lecznicze, mirt, strzała w ogóle. A tutaj? Ten topielec będzie teraz chyba umierał 300 lat. Tutaj niczego nie ma. Ogniste ziele jest na górze. Jestem w stanie wejść? No niezbyt. Ognista pokrzywa tu gdzieś była. O, wow. Dobra, za dużo tego. Strzała, co na pewno. Tutaj był rzeczny mirt. Tam na górę zaraz wejdę. Tu jeszcze ognista pokrzywa. Dawaj. I sprawdzimy sobie tutaj. No chyba wejdę, nie? No nie mówcie mi, że tu nie wejdę. Nie wiem, ale widzę polną bestię, więc możemy się też nią zająć. Może jest jakieś zadanie, żeby wyczyścić te pola? Byłoby to całkiem fajne. Dobra, na szczęście tamta się na mnie nie rzuciła. A ty co robisz ze sobą? W rzece utknęłaś? Ła, dostałam. Dobra, widzę, że wy utykacie w rzece i nie umiecie stąd wyjść. No, ale to nie tak łatwo widzę, nie? Rzeczny mirt? Jak ja mam na tą półkę wejść? Tędy może gdzieś wejdę?
O, dziękuję bardzo. Roślina lecznicza. Chwasty pominęłam, ale... Po cholerę mi są chwasty potrzebne. Ogniste ziele tam jest jeszcze dalej. Tu jest w ogóle wodospad. Czy za niego da się wejść? O, fuck. Ała, co to było? Jeju. O kurna. Co to za miniatur? O Boże, co to za ekran wczytywania w ogóle? Nie wiem, gdzie się zapisałam. Jakoś niedawno, nie? Ale czy za tym wodospadem coś było? Jacyś bandyci chyba, skoro ktoś mnie zastrzelił. Chociaż to brzmiało, jakby ktoś najpierw wyciągnął lagę, nie? A potem... Kurna. Ale to jest creepy. Naprawdę. Utkniesz znowu? Utkniesz. No na hita tym razem zeszłaś. Wiecie co, to nie będę tam na razie na górę wchodzić. Skoro tam ktoś do mnie strzela i nie do końca widzę, co się dzieje w ogóle. Dobra, te chwasty. O, topór drwala, to akurat bym sobie zabrała. Parę lag. Możemy teraz drzewo ścinać. Zetnij trochę. Otrzymaliśmy lagi na przykład. Ten rzeczny mird jest potrzebny do jakiejś zupy chyba, z tego co mi się też kojarzy. Czy nie? Nie mam pojęcia w sumie. Ale wiecie co? Logiczne chyba będzie, żebyśmy po prostu sobie poszli tędy. Tutaj ktoś stoi. Karden. Porozmawiajmy więc z nim na spokojnie. Mam nadzieję, że nie jest agresywnie nastawiony. Byłoby naprawdę miło. A w sumie stoi tutaj w okolicy tego. A, ja mogę sprzedawać rzeczy. Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. Mhm. Uważasz, że Straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis czy z kontynentu? Z Londram. No to wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu Straż robiła całkiem niezłą robotę. Ale z roku na rok jest coraz gorzej. Zamiast patrolować okolice, strażnicy wolą zaglądać do gospody i zabawiać się z panienkami. Zamiast wytrzebiać bandytów, sami zaczynają wyłudzać monety od mieszkańców. Starszy tej wsi w końcu doszedł do wniosku, że nie ma co liczyć na Straż Miejską i najął wartowników. Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda nie ma z nich żadnego pożytku. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne. Znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł krwiobijców. No, to przydatne. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Oddaj. Masz. Dla ciebie. Dobra, oddaliśmy troszeczkę skór. Jak idą łowy? Kiepsko. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp różnego zwierza z ostępów. Zupełnie, jakby ktoś lub coś je stamtąd przegoniło. No kurde. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. 200 sztuk złota za skórowanie gadów. Gruczoły jadowe. Ile ja mam w ogóle pieniędzy? Mało. O, oj, mało. Pohandlujmy. Okej. Niedźwiedzie sadło. Skóra błotniaka. Średnie kołczany. Wow. A to co jest? Zupa z pokrzyw. Okej. Dobra, topór dwala oczywiście zostawię. Mogę dzięki temu rąbać drewno. Kostur dla wicjusza nie będzie mi potrzebny. Lagi zostawimy i strzały.
Co by tutaj sprzedać? W świecie co w sumie mogę sprzedać te książki? Może nie podstawy alchemii, ani nie kręgi, chociaż nie będę się uczyć kręgów. Tajniki run na pewno możemy sprzedać. Statut wsi, no też, ale widzę, że on i tak nic nie kosztuje. Ten list to też nic nie kosztuje. Wiecie co, sprzedam może ten krąg. I tak się nie będziemy uczyć kręgów. I mamy podstawę alchemii i mamy podstawę kradzieży kieszonkowej, to zostawiam. Drewno do wyrobu broni. Okej. Do wytwarzania magicznych zwojów. Jedną smołę masz. Tutaj już w sumie... No niewiele jestem w stanie zrobić. Mamy 200 sztuk złota tak w sumie chyba. Może te gady to nie głupi pomysł. Jak ściągać skóry z gadów? Niektóre aspekty zdzierania skóry gadów są łatwiejsze, a inne trudniejsze niż w przypadku reszty zwierząt. Trudniej jest się przebić przez te łuski. Dlatego celuj pomiędzy nie, tam, gdzie są miękkie. Zrób nacięcie i zacznij zdzierać skórę. Na tym etapie robi się łatwiej, bo takie skóry są wytrzymałe i nie musisz być delikatny. Ale za to musisz włożyć w to dużo siły. Mhm. To na razie tyle, bo już nie mam złota. Co słychać? Wszyscy na okrągło tylko gadają i gadają o tej leśnej bestii, a ja im na to, pokażcie mi jej ślady, to też z chęcią w nią uwierzę. Okej. Coś jeszcze? Chyba nie. O. Okej, już się bałam, że gra mi zlagowała. Tutaj jest jakieś obozowisko na przodzie. Rdest polny. Wiecie co? Łuk sobie wyciągnę. Olbrzymie szczury tutaj są. Dobra, najpierw załatwię sobie tego. Ała, jak mnie ugryzł. Ta bestia? Skąd się tu wzięła polna? Wyglądasz na dorosłą. Nie, jesteś młoda. Rozumiem, że z ciebie właśnie nic nie wyciągnę. Ale z takiego szczura powinniśmy móc już coś wyciągnąć, nie? Skóra szczura. Dobra, tu już nic nie ma oprócz tego szczura. Trafię w niego? Niezbyt. Chodź. A, widzę, że jesteś niżej. Sporo was tutaj. Widzę, że chcecie atakować w grupie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ktoś śpiewał, a ja zaraz umrę na szczurach. Dobra, mięsko. Coś znalazłam, Inosa. Posąg Inosa. Inos, dziękuję ci za modlitwę. Inos wysłuchał twoje prośby i cię uleczył. Dziękuję. O kurna. Jakie nawiązanko, moi drodzy. Nie wiem, kto to śpiewa, ale ładnie mu to bardzo wychodzi. Te wieże strzeliste wśród chmur nikną gdzieś. Skąd boska dochodzi mnie pieśń. Dobra, bijemy ścierwojady. Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Okej, nie widzę na razie tej postaci, która śpiewa, ale widzę, że mamy przed sobą jakieś budowle też. Dobra, pięknie.
wiecie co, nie mogę się skupić przez tą muzykę, w sensie to jest przyjemne bardzo. Tutaj jest ktoś, kto śpiewa. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Ja... Jakże chciałbym zobaczyć ją znów, no oczywiście. Dobra, widzę, że tutaj jest fajnie bardzo, ale my chyba wkraczamy w inne tereny. O, idziemy w stronę chyba miasta, wiecie? Głos harfy nadaje jej czcigodny ton, donośny jak kościelny dzwon. Kurde, zaraz pogadamy sobie z tym bardem. Fajnie, że mamy takie ukryte już fajnego. Ojej, przyjemnie bardzo. Niebieski bez w ogóle. Słyszę jakieś szczury. Widzę też roślinkę. Piątka. O, goblinie jagody tam są. Zaraz będą moje. Słyszę gobliny. Które gdzieś się pieklą na górze. Trochę kretu szczurów. Gdzie ja idę w ogóle? No tak jak mówię, my idziemy w stronę miasta, na to wygląda, wiecie. Natomiast na razie zawrócimy, bo do miasta jeszcze troszeczkę. Mieliśmy iść do jakiegoś alchemika, my tutaj do miasta zaczynamy zmierzać. Trochę dziwnie. Dobra, piąteczka. Coś jeszcze tu mogę znaleźć? Polne jagody. Tu jest jakaś chata. Wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońca przyświeca nam blask. Dobra, pogadamy sobie z tym bardem. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię Mitery. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Jasne. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Kurde, i to jest człowiek sukcesu. Trzymaj. Mamy monetkę dla niego. Czy tutaj coś masz przy tym swoim wozie? Nie za bardzo. Wiecie co, a my zejdziemy w takim razie tutaj na dół. Kurde, naprawdę ładnie chłop śpiewa, nie? Ciekawi mnie, co tutaj znajdziemy, ale to wygląda jakby to była ta chata alchemika. Nie wiem, ale jeżeli tak, to naprawdę się cieszę, że trafiłam tutaj tak po prostu, nie? Szczaw królewski, ognisty korzeń, lodowa strzała, światło, parę zwoi i parę rzeczy. Zębate ziele. Szczurek jakiś mały do wybicia. Z niego oczywiście mięsko i skóra. Jeszcze jeden szczur. Wiecie co, dalej nie przetestowaliśmy, czy otwieranie zamków działa tak, że nam się zmienia kod co wczytywanie gry. Także jeżeli będzie okazja, to dzisiaj spróbujemy sobie to przetestować gdzieś. Tutaj widzę, że jest jakiś budynek. Wolę się zapisać. Widzę też, że robi się ciemno, więc zaraz załączymy sobie jakąś pochodnię. Rozpadało się w ogóle. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay. A ciekawe, czy otwieranie zamków by pomogło. Tutaj niczego nie ma? Nie.
O, kolejne goblinie jagody. To naprawdę fajnie. Mamy też parę chwastów. Jest też rzepa. Właśnie komuś zgarniam rzepę z ogródka. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Ale przy okazji ma wyplewione. Chyba trafiliśmy. Tak, to jest bodowin. Czysty pergamin magiczny. Nie wiem, czy mogę sobie zabrać to? Chyba mogę. Widzę, że chłop się nie czepia. Natomiast się na mnie patrzy. Przyzwanie wilka i czysty pergamin. Kuferek, fotel. No, typowa chata alchemika, moi drodzy. Regał na książki. Mogę użyć tego regału? Chyba nie mogę, przez to, że on tak jakby go używa. A tutaj? Pergamin, leczenie. Tych ekstraktów to może ci nie będę zabierać, bo raczej mnie palniesz w łeb dzięki temu, ale możemy z tobą jeszcze pogadać na koniec odcinka. Ty jesteś bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? No, stary z rzęda potrzebuje lekarstwa. Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce. Krwiopijce. Dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Złoto nie będzie problemem. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Okej. Czy to tutaj? Krwiopijce to wyjątkowo obrzydliwe stworzenia zamieszkujące prawie każdy zakątek Królestwa Myrtany. Istnieją nawet pustynne krwiopijce znoszące żar i suchość odludnych pustkowi. Krwiopijce zamieszkujące rejony górniczej Doliny Wyspy Korynis mimo posiadania jaskrawej barwy nie jest aż tak jadowity. Bardziej niebezpieczne okazy czyhają na wyspie Archolos. Poza krwiopijcami pospolitymi wśród moczar skrywają się zielone krwiopijce bagienne. Krążą nad wilgotnymi terenami w pobliżu bagiennych trutni. Jad obu tych stworzeń jest zdolny do zadania cierpienia na wiele dni. Niemniej groźnym jest krwiopijca rzeczny, przebywający w lasach w pobliżu zbiorników wodnych. Ktoś, kto nigdy nie miał kontaktu z ich jadem, może nawet otrzeć się o śmierć. No to był rzeczny krwiopijca, z tego co ja pamiętam. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był... No, to był rzeczny. Krwiopijca rzeczny. Tak, krwiopijca rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Mieliście pecha, że akurat na niego trafiliście. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie eliksiru. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte bestie znowu rujnują moją uprawę ognistego ziela. Zajmij się nimi. A ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Weź jeszcze to. Może ci się przydać. Pas ognistego biegacza. Co ja dostałam? Obrona przed ogniem 15. A dlaczego przed ogniem? Przecież to jest zwykły ścierwojad. Chyba, że jest ognisty. Ojej. Co tu się dzieje? O Boże. Co, one mnie mogą podpalić? Może... Chore krwiopijce.
Dziwna sprawa. Niczego tu nie znajdę. Okej, nawet nic z nich nie ma, nie? Takie bezużyteczne. Hej. Jak? Prawa rozwiązana? Co się stało tym ścierwojadom? Od jakiegoś czasu pracuję nad wyhodowaniem roślin potrzebnych mi do stworzenia nowej, przełomowej mikstury. Nie ma co wchodzić w szczegóły i tak niewiele byś zrozumiał. Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej, potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Okej. Okay. Jak idzie praca? Kiedy akurat nikt mi nie przeszkadza, to całkiem nieźle. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro. Dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mogę podnieść tą pochodnię? Chyba nie. Chyba nie wpadło mi pod podłogę. Tak. Udało nam się sporo zrobić w dzisiejszym materiale. Mam przynajmniej taką nadzieję. I mam nadzieję, że przez to, że się przespałam, to mój brat nie umrze. Tak czy inaczej, w kolejnym materiale ruszymy z powrotem do Silbach. Tą ścieżką oczywiście. I postaramy się rozwiesić te ogłoszenia w Silbach. I również pomóc oczywiście naszemu bratu. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Słyszymy się już w kolejnym materiale w środę o standardowej godzinie, czyli o godzinie 14. I co, moi drodzy, ogólnie to zbliżamy się powoli do końca roku. Ja za niedługo będę przygotowywać film podsumowujący wszystkie statystyki, jakieś moje osiągnięcia życiowe i takie sprawy. I co, i mam nadzieję też, że miło spędziliście święta, bo jakoś tak nie zagadałam o ten temat w tym odcinku wcześniej. Ale no cóż, przynajmniej mam nadzieję, że było wam miło i mam nadzieję, że Sylwestra też będziecie mieć miłego, ale to jeszcze powiem wam w dalszych filmach o tym, złożę wam życzenia i w ogóle, także trzymajcie się i cześć!